9 września odbyło się spotkanie z sołtysami w naszej gminie, podczas którego omówiony został fundusz sołecki oraz sprawy bieżące. W mojej ocenie spotkanie te wymagają lepszego przygotowania merytorycznego pracowników Urzędu Miasta i Gminy, podobnie jak podczas zebrań sołeckich. Kopia protokołu zebrania sołtysami winna być przekazana do Biura Rady Miejskiej celem zapoznania radnych z problemami zgłaszanymi przez sołtysów. 17 września odbył się festyn rodzinny w Koninie oraz dni w Korbola w Lidze. Mam nadzieję, że imprezy te na stałe wpiszą się w kalendarz festynów gminnych. Jednak wątpliwości budzi faworyzowanie przez pana Długosza jednych sołectw kosztem innych, gdyż linie otrzymały dofinansowanie na festyn od pana burmistrza, natomiast sołectwa Konin i Chmielniko zdaniem burmistrza na dofinansowanie nie zasłużyło. 20 września wraz z panem burmistrzem miałem zaszczyt wręczać w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej dostojnym jubilatom medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Kilka dni później, 22 września, odbyło się długo wypracowywane spotkanie, wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej. Przed posiedzeniem zainteresowani radni mogli udać się z wizytacją na miejsce wyrobisk w kopalni Żwiru. Przebieg posiedzenia winien odzwierciedlać protokół. Jednak do dnia dzisiejszego tego dokumentu od pana sekretarza Macieja Piechowaka nie otrzymałem, pomimo upływu ponad miesiąca czasu. W trakcie tych obrad uzyskaliśmy wiele cennych informacji z zakresu prawa geologicznego oraz funkcjonowania Urzędu Górniczego. Jednak powstały kolejne wątpliwości z zakresu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, gdyż niezbędne dane z zakresu ilości ton wydobycia kopalin oraz uzyskanych wkład do gminy w poszczególnych latach tytułu eksploatacji oraz podatku z działalności poszczególnych kopalin Radzie Miejskiej nie przedłożono, pomimo zgłaszanych wniosków i interpelacji. Nadmienić należy, że przedmiotowe dane do Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku przedkładane są systematycznie. Informuję Państwa, że przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną i uzupełniać ją co istotne zmiany, a istotne zmiany zobowiązane są firmy nieodpłatnie udostępniać właściwym organom w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. Na wniosek strony koncesyjnej, a taką stroną jest Urząd Miasta i Gminy Lwówku, organ koncesyjny może w drodze decyzji nie tylko zobowiązać przedsiębiorcę do wykonywania ordynarów wyrobisk w różnym terminie, chociażby z powodu naruszenia przepisów o ochronie środowiska. Niestety Urząd Miasta i Gminy Lwówku w okresie kilku lat nie zgłaszał żadnych problemów tytułu funkcjonowania kopalni Żwiru. Podczas poprzedniej informacji międzysesyjnej poinformowałem, że z uwagi na złożenie dwóch pism przez radnych niezwłocznie wywołałem debatę odnośnie funkcjonowania Straży Pożarnej w związku ze stanowiskiem Rady Miejskiej Lwówku. Jednak z uwagi na czynności procesowe wobec jednego z radnych do czasu rozstrzygnięcia i uprawomocnienia się go decyzji po terminie tej decyzji nie podjąłem i zdecydowałem się przełożyć do zakończenia przewodu sądowego. W ramach przygotowania dzisiejszej sesji Rady Miejskiej brałem udział w posiedzeniach komisji oraz przeprowadziłem konsultacje z zainteresowanymi osobami. Dziękuję Państwu za uwagę. Pracy międzysesyjnej. Nie chciałem, ale muszę. Panie Przewodniczący, Pan znowu coś insynuuje. W Chmielniku odbył się jakiś festyn? No to proszę przystąpić do sprawozdania, Panie Burmistrzu, wnioski i... No wprowadza Pan błąd i radnych i społeczeństwo. Wreszcie wnioskowe.
Sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Wujek z pracy międzysesyjnej w okresie od 31 sierpnia do 26 października. W tym okresie spotkałem się z prezesem Stanisławem Kekiem w sprawach usytuowania elektrowni wiatrowych na terenie gminy Lwówek. Z prezesem firmy Złok Clean City w sprawie uruchomienia stacji przeładunkowych śmieci na terenie Konina. Z panem Zbigniewem Klinkowskim w sprawie odstąpienia od umowy dzierżawy na drogi. Chodzi tu głównie o drogi, które są w zasobach agencji. Pan Klinkowski odstąpił od tej umowy. Przedwczoraj przyszło pismo z agencji, że te drogi na wsi Pawłówek zostaną notarialnie przekazane gminie Lwówek. Spotkałem się także z firmą pana Przemysława Turgoleskiego z Kalisza w sprawie projektu przedszkola. Projekt przedszkola z żłobkiem ma być gotowy do końca października. Chodziło tu o ustalenia związane z wprowadzeniem zmian dotyczących żłobka. Spotkałem się także z przedstawicielami spółki Wielkopolski Internet w sprawie dostępu do internetu szerokopasmowego, jak i spółka Internet Wielkopolski będzie realizować z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Spotkałem się także z panem Pawłem Brzozowskim w sprawie schroniska dla psów, z panią Monkiewicz w sprawie uwarunkowań prawnych do wniesionych uwag do studium, z panem Ireneuszem Witkowskim w sprawie współpracy przy projektach KOLT, z panem Jerzym Kazimierczakiem w sprawie gospodarstwa rolnego w Lipce Wielkiej, z panem Adamem Wojtysiem z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odbioru sali gimnastycznej, która znajduje się pod zarządem OSIR-u. Spotkałem się także z panem wojewodą wielkopolskim w sprawie przyjęcia terenu po byłej stadionie koni posadowo. Uczestniczyłem także w pożegnaniu pana Henryka Zimonia z Enei. Ten długoletni pracownik przeszedł na zasłużoną emeryturę. Z przedstawicielami firmy Poldrów Kośnia w sprawie terminowego wykonania prac drogowych na ulicy Emilii Szczanieckiej. Spotkałem się także z dyrektorami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkałem się także z panią Elżbietą Kujawa w sprawie podpisania umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ta fundacja ma przeprowadzić cykl szkoleń z zakresu prawa administracyjnego dla pracowników urzędu. Ostatnie spotkanie też z przedstawicielami firmy KOFEN w sprawie ferm wiatrowych. I ostatnie spotkanie z panem komendantem powiatowym policji w sprawie regulacji ruchu drogowego po oddaniu do użytku Alei Emilii Szczanieckiej. Oprócz tych spotkań brałem także udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Lwówku w Grońsku, spotkaniu podsumowującym Święto Chleba w Dożynkach Gminnych w Miedzichowie, ogólnopolskim festiwalu wieprzowiny w Sieninku, w Dożynkach w Zębowie, spotkaniu dotyczących spraw związanych z lampami ulicznymi na alejach Szczanieckich, spotkanie z delegacją z Litwy, spotkaniu Stowarzyszenia Współpracy za Granicą w sprawie nadania nazwy dla ronda, spotkaniu z sołtysami w sprawie Funduszu Sołeckiego, zebraniu wiejskim w Koninie, też sprawa Funduszu Sołeckiego, konferencji Nowe Zobowiązania Jednostek Samorządu Terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, spotkaniu w Komorowie, w festynie rodzinnym w Koninie, w Dniach Korbola w Liniu. Wręczałem także wspólnie z panem przewodniczącym medale za 50-lecie życia małżeńskiego. Zebraniu wiejskim w Pakosławie, Fundusz Sołecki, zebraniu wiejskim w Zębowie, też Fundusz Sołecki. Podpisanie aneksu do umów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Bankiem Ochrony Środowiska.
Uczestniczyłem także w delegacji do zaprzyjaźnionego miasta Charles-de-Bretagne w uroczystej inauguracji instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w Mnichach, pasowaniu uczniów szkoły podstawowej w Pakosławiu, w Światowym Dniu Seniora w Nowomyślu, w Dniu Edukacji Narodowej organizowanym przez emerytów i rencistów z Lwówka, w Radzie Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej, uroczystym posadzeniu Cisa Benedykta w Szkółce Leśnej Dąbrowa i dzisiejszym odbiorze ulicy Przemysłowej w Zębowie. W międzyczasie, międzysesyjnej wydałem zarządzenia w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Lwówek na rok 2012, w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczy tu działek w Brodach i w Milinku, w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 roku. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej w związku z otrzymaniem dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, rozporządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na zasiłki stałe i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, w sprawie harmonogramu okresowej oceny dokonanej w 2011 roku wśród pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych. Upoważnienia sekretarza gminy do dokonywania czynności związanych z wyborami, w sprawie zmiany uchwały budżetowej w związku ze zwiększeniem dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczącej bieżącego utrzymania dróg i konserwacji oświetlenia, w sprawie polityki rachunkowości i osób odpowiedzialnych za realizację projektu pod tytułem Indywidualizacja nauczania klas pierwszych i trzecich w gminie Lwówek i ostatnie zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych zasobów gminy Lwówek. W międzyczasie też ogłoszono postępowania przetargowe na dostawę środków opałowych do szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Lwówek na okres grzewczy od października 2011 do czerwca 2012. Rozstrzygnięto przetargi na przebudowę nawierzchni odcinka drogi gminnej w Koninie oraz przebudowę drogi na ulicy Przemysłowej w Zębowie. Ofertą najkorzystniejszą była firma Zakład Usługowo-Transportowy Marian Gmiąt. Cenę oferowano brutto 94 911,23 zł. Rozstrzygnięto także przetarg na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej we Władysławowie. Wybrano ofertę pana Roberta Korpika na kwotę 62 928 zł oraz przetarg świadczenia usług edukacyjnych w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania klas 1-3 w gminie Lwówek. Została złożona jedna oferta Centrum Edukacji Atut Wielkopolska z Kościana, cena brutto 227 063 zł. Oprócz tego ogłosiłem nabór wniosków o przyznanie dotacji klubom sportowym z terenu gminy Lwówek przeznaczonych na realizację celów sportowych oraz nabór na wolne stanowisko pracy pod inspektora do spraw infrastruktury drogowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkie sprawozdania. To jest drobny zamierzony podwór.